Wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata Czesław Lang, a obecnie dyrektor generalny wyścigu Tour de Pologne. Ja tak na wstępie zapytam, pan zna Targi Kielce albo z czym kojarzą się panu Targi Kielce? Na pewno jest to przepiękne miejsce, fantastyczne targi. No, Bike Expo tutaj, moja branża rowerowa i na pewno jest to bardzo, bardzo duże wydarzenie dla całego środowiska kolarskiego, ale również targi zbrojeniowe, które są znane już można powiedzieć w całej Europie i nie tylko. Na pewno jest to miejsce, gdzie odbywa się wiele, wiele ciekawych wydarzeń i może nie o wszystkich nawet wiemy, ale jest to bardzo, bardzo ważne miejsce na mapie Polski dla wszystkich tych, którzy chcą się pokazać, którzy chcą się wypromować, którzy chcą po prostu rozwijać swój biznes. Tour de Pologne to bardzo prestiżowy wyścig, oglądany nie tylko w Polsce, ale i w Europie, na świecie. Czym zatem jest bycie partnerem i sponsorem takiego wydarzenia? Mówię tu w kontekście Targów Kielce. Na pewno jest to taka niepowtarzalna forma też możliwości promowania swojej marki, pokazania się tego, co robimy. Tym bardziej, że transmisja ta telewizyjna, która będzie tutaj przygotowana, ten sygnał trafia do ponad 100 państw na całym świecie, więc naprawdę przy takim wydarzeniu sportowym, jakim jest Tour de Pologne, UCI World Tour, jest to kolarska Liga Mistrzów, wielkie zainteresowanie. Wielu, wielu państw możemy pokazać, właśnie Polskę, możemy pokazać takie miejsca właśnie jak Kielce, jak Targi i wypromować. Jest na pewno możliwość też taka tej promocji, pokazania się. To jest bardzo ważne, ponieważ to później się przekłada na zainteresowanie, na wystawców w różnych branżach i zainteresowanie samymi Kielcami, Targami. 29 lat, jak organizuję Tour de Pologne w takiej nowej formule. Najpierw to był wyścig amatorski Open z udziałem kolarzy zawodowych. Później podnosiliśmy cały czas rangę tego wyścigu. Pieliśmy do góry, staliśmy się dorównać tym najważniejszym wyścigom świata, tak jak Tour de France i Giro d'Italia. W momencie, kiedy odbyła się już reforma kolarstwa, Tour de Pologne wszedł do grona World Tourów, czyli jesteśmy tam, gdzie jest Tour de France, gdzie Giro d'Italia. Praktycznie na świecie jest około chyba 13 czy 15 takich wyścigów wieloetapowych. No i na pewno różni się to od wyścigu sprzed 8 lat, ponieważ chociażby sam fakt, że każdy etap jest transmitowany od startu do mety, czy ponad prawie 5,5 godziny transmisji telewizyjnej z każdego etapu. Możliwość właśnie przy okazji tej transmisji jeszcze do dołożenia tej promocji, by pokazywać Polskę, promować tą Polskę, ten sygnał, który trafia do wielu, wielu państw na całym świecie. No tym bardziej, że jest nam o tyle łatwiej, że jest to World Tour, czyli to jest duże zainteresowanie, przedstawiciele prawie 50 państw startują tutaj, świetni kolarze, wielkie emocje sportowe. Zapraszam wszystkich sympatyków kolarstwa i nie tylko, wszystkich kibiców sportu. Już 29 na rynku w Kielcach odbędzie się uroczysta prezentacja tych ekip, które wystartują w Tour de Pologne UCI World Tour. No a dzień później już start honorowy, start ostry, czyli 30 lipca wystartujemy tutaj z Kielc, pojedziemy przez przepiękne tereny właśnie tutaj województwa świętokrzyskiego, wjedziemy w województwo lubelskie, no i w Lublinie zakończy się ten etap, będzie liczył około 220 km, czyli zapraszamy na start, a później do śledzenia wyścigu już czy to w telewizji, czy w mediach społecznościowych.